Siema ludziska, tutaj Hannibal, witam was bardzo serdecznie w kolejnym miesięcznym Hannibalu, który powraca w tym roku. Przejdę od razu do sedna, bo nie chcę, by ten materiał trwał ponad 50 minut i to nie ma najmniejszego sensu, by lać w tej wodę. Zapewne zauważyliście, że na kanale pojawia się coraz więcej materiałów pokroju Hyde Parku, czyli prościej mówiąc vlogi i coraz więcej pracy z kamerą. Czemu tak się dzieje i czemu tak się dziać będzie? Otóż zapewne zauważyliście, że teraz bardzo dużo pieniędzy inwestuję w sprzęt, czyli chcę podwyższyć znacznie jakość techniczną tego, co prezentuję na swoim kanale i ogólnie tego, co ekipa ma do zaoferowania. Dlatego zainwestowałem w lustrzankę, nowy obiektyw, softboxa, panel LEDowy na lustrzance. Dzisiaj zamówiłem mikrofon kierunkowy Rode'a właśnie do lustrzanki, który pomoże mi w vlogach chociażby. Kupiłem nowy komputer, ze starego handycama zrobiłem kamerę internetową, więc naprawdę dzieje się wiele. Oczywiście softboxa nie kupiłem tylko po to, by pomagał mi w miesięcznym Hannibalu. To była głupota. Więc kupiłem go do różnych innych projektów, które z czasem będą się pojawiać i z czasem będziemy je zapowiadać. Bo myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, byście mogli oglądać coś wyższej jakości, bo ja wiem, że jak coś jest takie nieładne, to no nie chce się tego oglądać po prostu. Kolejny temat, maszynima. Czyli prościej mówiąc, na to, co ludzie czekają w sumie najbardziej na moim kanale i w sumie to było od początku flagowe, co tam robiłem. Ogółem jest tak, że teraz niestety jest pewna regresja, jeśli chodzi o maszynimy, z tego względu, że coraz więcej pracuję z kamerą, uczę się użytkowania nowych urządzeń, jak stabilizator wideo, jak właśnie oświetlenie, jak go używać, w jaki sposób. Uczę się używania lustrzanki i jej głębi, która pozwala... Ta lustrzanka w ogóle pozwala na taką fajną głębię, którą uwielbiam, aż No więc naprawdę jest multum rzeczy i mało tego, robiąc vlogi, chociażby Hyde Parka, pracując z ludźmi, daje mi to ogromną radość i ja wkładam w to masę serca, ja po prostu uwielbiam. To jest niesamowite, kiedy ktoś koło ciebie jest tak samo walnięty jak ty, tak samo zajawiony twoją pasją i wy się nawzajem nakręcacie, to jest naprawdę niesamowite. Dlatego pracuję coraz więcej niestety z ludźmi, w sumie niestety, dla mnie niestety. Dla tych, którzy czekają na maszynimy, trochę niestety. Bo maszynimy już są priorytetem na moim kanale. Oczywiście maszynimy wrócą, to jest logiczne i myślę, że będę pracował już nad nimi w tym miesiącu. Jednak wiadomo, są to pewne rzeczy, które trzeba ogarnąć. Oczywiście nie martwcie się. To nie oznacza końca maszynim, bo nie bez powodu kupiłem to. Wiecie, czy Sandras też będzie. Uczę się aktualnie nowego silnika graficznego do maszynim, bo uważam, że jakościowo ten silnik jest o wiele lepszy i mimo, że Sandras ma jakąś tam swoją, powiedzmy, komiksową oprawę graficzną, to jednak stwierdziłem, że pora przejść poziom wyżej i uczyć się nowego silnika, czyli nowe historie, nowe pierdoły i tak dalej. Oczywiście San Andreas nie porzucam w żaden sposób i tego, to się po prostu nie stanie, więc cóż, co ja mogę powiedzieć? GTA 5 na pewno mi pomoże się rozwinąć skrzydła, opowiedzieć nowe historie, które będą na pewno ciekawe. Ja wiem, jestem zajawiony już tym i na to tylko po prostu mega czekam. I mam nadzieję, że wy również. Teraz sporo na parę kwestii organizacyjnych względem PTPF, a dokładniej kwestia wicelidera. Niestety zakończyliśmy współpracę z Maćkiem, nie będę podał powodów, bo są powody stricte, które powinny pozostać wewnątrz naszego kręgu, a nie wypływać na zewnątrz, bo to by było straszne moim zdaniem. A na jego miejsce przychodzi Patryk. Tak, ten walnięty człowiek, który ze mną jeździ po Hyde Parku, po Gnieźnie i wszędzie chodzi teraz. No. Ogólnie uważam, że jest tak samo zajawkowy jak ja, ma pomysły, ma chęć do realizacji i naprawdę to jest co niesamowitego, kiedy możemy się oboje nakręcać tym tematem, by działać na YouTubie. Tuba, tuba, tuba! Ogólnie kwestie, trzeba jeszcze powiedzieć o paru kwestiach względem materiałów, relacji i zaraz będę tańczył, bo mogę. Nikt mi nie zabroni, prawda? No. W każdym razie wiadomo, że wideo relacje też powracają, bo już pod koniec kwietnia jest Pyrkon, z którego będę robił materiał. Oczywiście duży, jak to zwykle bywa. Natomiast jeśli chodzi o te stare projekty i nie wszyscy odwiedzają naszego fanpage'a, to nie wszyscy muszą wiedzieć, czemu ich jeszcze nie ma. Otóż postanowiliśmy, że te projekty usuniemy do kosza całkowicie. Nie ma sensu ich dalej nakręcać, nie ma sensu ich montować i tracić czas, kiedy pojawia się tyle nowych możliwości.
Wiem, że to nie jest zgodne z moim stylem, jednak stwierdziłem, że musi być koszt... Jednak stwierdziłem, że coś musi być kosztem czegoś i w tym momencie wypadło na te stare projekty. Jako, że i tak nie będą zbytnio oglądane, nikt na nie nie czeka, więc myślę, że to jest dobry wybór, dobra decyzja i pora zająć się nowymi materiałami. A dokładnie, jak powiedziałem, pod koniec kwietnia jest Pyrkon, jakoś w połowie maja wyjeżdżamy do Pragi i Brna, gdzie pojawią się dwa odcinka Hyde Parku ze zwiedzania Brna i właśnie Pragi oraz duża relacja z Anime Festu, który odbyła się w Brnie. Więc naprawdę będzie się działo i się nie mogę doczekać. Kwestia Krakowa i Magnificonu jest otwarta, aczkolwiek nie wiem, czy pojadę tam osobiście, czy po prostu wyślę ludzi, by zrobili ten materiał, a myślę, że jednak w przypadku wyjazdu do Brna i Pragi będzie mi to w jakikolwiek sposób ciężko połączyć z wyjazdem do Krakowa. A bardzo szkoda, bardzo bym chciał odwiedzić znowu to miasto. No trudno. No i co, ludziska? To było krótko oświeżenie na temat miesięczny Hannibal powraca, w maju widzimy się po raz kolejny w tym samym miejscu. Znowu będę się wkurzał, że nie potrafię złożyć softboxa. Jej! Uwierzcie, tu jest tak gorąco! Żadne widzicie tutaj? Tu? Tu? Rozwaliłem sobie łuk brwiowy. Jak tak można, nie? Wiwat zgrabność, co? Naprawdę wygląda już vlog. Taki duży vlog. Rozgadałem się przez te Hyde Parki! Jak ja tak mogłem? Ja byłem cichy, byłem nieśmiałym chłopcem. Kiedyś. A teraz kupuję softboxy i mnie oświetlają. Co ja robię z własnym życiem? Mam nadzieję, że nowa jakość techniczna coraz bardziej wam się podoba, że coraz bardziej to podwyższam w górę, żeby naprawdę fajnie dla was wyglądało. I ja też mam masę radochy z tego, że rozwijam się właśnie technicznie. Także ludziska, widzimy się za miesiąc w miesięcznym Hannibalu. Niedługo będzie zapowiedź nowego projektu, o którym wspominałem chociażby na fanpage'u. No więc komentujcie, subskrybujcie, zostawcie kciuka, jeśli wam się podobało. No i co? Odwiedźcie naszego fanpage'a i trzymajcie się. Cześć i czołem! I pamiętajcie, nie rozwalajcie sobie łuku brwiowego. Nigdy. Nie? To boli.